Nieważne jaki biznes prowadzisz, liczy się to, czy masz przedsiębiorczy mindset. Budujesz wytrwale swoją firmę? Podejmujesz odważne decyzje? Zatrudniasz kluczowe osoby? Codziennie stawiasz na rozwój? Founders Mind jest konferencją dla Ciebie. Poznaj Petera Levelsa, jednego z bardziej znanych solo przedsiębiorców. Dzięki tej historii może zainspirujesz się do automatyzacji swoich projektów lub przestaniesz mieć w głowie barykadę, że aby zacząć biznes, Musisz mieć co najmniej kilku wspólników lub pracowników. Peter Levels spopularyzował ideę 12 startupów w 12 miesięcy, która dziś cieszy się bardzo dużym uznaniem wśród twórców na całym świecie. Idea polega na założeniu w ciągu roku 12 projektów, od napisania kodu, zaprojektowania grafiki, aż po launch produktu. Co ciekawe, sam Peter Levels nie mógł dokończyć swojego wyzwania, ponieważ jeden z pierwszych jego projektów okazał się ogromnym hitem i uniemożliwił mu kontynuowanie postanowienia. Co ciekawe, trzy jego projekty przynoszą mu ponad 50 tysięcy dolarów miesięcznego revenue nieźle jak na One-man army. Motywacja do rozpoczęcia podróży dookoła świata i zakładania jednego startupu miesięcznie u Petera Levelsa była bardzo niezwykła. Czułem się zbyt dobrze i bezpiecznie. Myślałem, że umrę z nudów. Peter Levels sporo ryzykował, ponieważ rzucił dobrze płatną pracę programisty w Amsterdamie. Wszystkie projekty, które buduje Peter Levels, są powtarzalne i składają się z kilku punktów, a są to: a, idea, czyli etap, na którym twój projekt musi wykrystalizować jakąś ideę, która będzie myślą przewodnią projektu i będzie go określała. Na przykład Nomad List jest zbiorem miejsc najlepszych dla freelancerów i cyfrowych nomadów. B. Build, czyli proces budowania produktu, wszystko co składa się na jego stworzenie. C. Launch, czyli pokazanie światu swojego projektu i konfrontacja z potencjalnymi klientami. D. Grow, etap, w którym projekt musi rosnąć, aby móc pozyskiwać nowych użytkowników i zwiększać swoją skalę. E. Monetize. Gdy już mamy pewną skalę, możemy rozpocząć monetyzowanie. Często na zbyt wczesnym etapie monetyzacja może zabić skalowanie ruchu i liczby użytkowników, więc podejście: pierwszy wzrost, później monetyzacja. F. Automate. Gdy już masz pieniądze, użytkowników i wszystko ładnie się skaluje, czas na automatyzację. To mocno ułatwia dalszy rozwój projektu oraz skraca czas, który potrzebujesz na niektóry proces. G. Exit. Przy czym Peter nie ma na myśli klasycznego exitu w postaci sprzedania projektu, a po prostu ograniczenie czasu potrzebnego na ciągłe sprawdzanie i stresowanie się, czy wszystko idzie w dobrym kierunku. Kilka lat temu Peter Lewels wydał książkę Make Bootstrappers Handbook, która jest prawdziwą ikoną w dziedzinie niezależnych projektów. Projektów, które nie chcą sięgać po kapitał zewnętrzny, inwestorzy i kredyt, tylko rozwijać za pieniądze założycieli. Peter w książce przeprowadza przez poszczególne wyżej wymienione etapy projektu. Według statystyk sprzed roku, książka wydana w modelu self-publishingu generuje Levelsowi do dziś około 2000 dolarów miesięcznie. Gdy zestawimy to z faktem, że Levels mówił, iż życie w niektórych krajach Azji, po których podróżował to koszt wysokości 500-600 dolarów, pokazuje, że z samej tylko książki może nieźle żyć i oszczędzić pieniądze. Gdyby ktoś spikał po angielsku i chciał kupić e-booka od Petera, to tutaj macie link. Makebook.io Kojarzycie Product Hunt? To platforma do launchowania nowych projektów produktów. Peter Levels bardzo dobrze wykorzystuje PH, aby pokazywać światu swoje projekty, ale nie o tym chciałem Wam powiedzieć. Levels kilka razy sięgnął po główną nagrodę PH, Side Project of the Year, czyli projekt roku robiony po godzinach i Make of the Year, czyli twórca roku. Jak widać, da się robić ciekawe rzeczy, projekty bez konieczności zatrudnienia dużej liczby ludzi, a właściwie w pojedynkę. Jak w przypadku Levelsa. Dołącz do grona ponad tysiąca przedsiębiorców, którzy 20 października pojawią się na Founders Mind na PGE Narodowym w Warszawie.